A ja się już nie boję, ja się cofam do Madrytu. Ja cię odpuszczam, odpuszczam ci ten linię. Ja też się odpuszczam, czekaj. A tak, bo to jest ten moment chyba, kiedy już się cofałem. Może pamiętam ten moment, tylko tą karlistyczną jedną. No cofaj, cofaj. Królik. Tak? Dobra. Możesz mnie atakować? Ja ciebie? No. Ej, ja tu jestem w niezłym stanie nawet, mam tylko minus 6 tysięcy karabinów, a tam miałem minus... O, i mam wszystko w tyranu. No, zajmujcie mnie szybko. Serio. Staram się zajmować jak mogę. Ty czekaj, jak ja przegram, to ja mogę... Jest! Kurwa! Nie! Atakujemy się nawzajem wszyscy. Ej, no Vlodz, miałeś umierać w tym Madrycie, co to za kontrataki? No wiesz, a miał utknąć w tym Madrycie, niech powiedział, co będzie robił dalej. Nie, to tam znowu nas zacznie puszczać, bo już byliśmy przy tym Madrycie przecież raz. Nie, mnie, a bijcie się między sobą, dzieci rozdzielam was. No już, już spokój, już go zostawiam, już go nie biję, patrz, już spokój. Proszę pani, to on zawsze. Proszę pani! Cicho, dzieci. Przestań mnie atakować, no. Dziękuję. No i co teraz będzie takie, no i znowu kot atakuje. Co za człowiek. No, ale tak sobie powiedział, że się tylko wycofuje do Madrytu. Dobra, i teraz słuchaj. Musimy go po prostu atakować z każdej strony. Non-stop, to on w końcu zginie. Dobra, atakujemy go. Kiedyś umrze. O mój Boże, wyzgadnić wróciłem Franco. Szybkość okopania się 25%, premia do poruszenia się należy plus prowizoryczne mosty. Prawie przestrzeni. Nie patrzę, powiem tak, prędkość ruchu nie przyda ci się zbytnio. Kiedyś umrze. Kiedyś umrze. Ej, ciekawe, kto dostanie moje samoloty i moje statki. Pamiętaj, co będzie Madryt. Nie, to chyba na pół siedzieli. No, znaczy, bo na pół. Pamiętaj zrobionej roboty. Skoro. Chyba. Ale to będzie ciekawe, bo u mnie aż ja zrobiłem coś 100%. O nie, musielibyśmy sprawdzić tutaj wojnę Vlocza. No właśnie, Vlocz, jak to u ciebie wygląda? Kto u ciebie zrobił najwięcej? 333 tysiące. Ale straty, to znaczy to zrobienie. Całkowity wkład w wojnę. Karliści zabili mi 216 tysięcy, karliści 116. Dlatego ja zabiłem wam 600 tysięcy. 202 tysiące karlistów, 401 tysięcy tych anarchistów. Atakuj to czwórką, co masz na górze. No i ona nie ma organizacji już. Ej, ale tego... na doświadczeniu 5 wyniesie nieźle. Czekaj, ja już mam 47 albo 41, jest dobrze. Ja mam 19. Trzeba zrobić kłam. Imperium kontratakuje. No i atakuje mnie, no co za człowiek. Co się uda. Ale dobrze, że się atakuje. Tracę organizację wtedy. Ale robimy taką typową taktykę na bota, czyli puszuj, puszuj cały ten czas. Nie zważaj na straty, tylko puszuj. A kiedyś upadnie. Kiedyś. Już mu ta jedna. Już mu jedna dywizja nie ma organizacji. Nie, zobacz sporo. Jak wejdziesz na bitwę, sporo nie ma organizacji, sporo nie ma sprzętu. Tylko one nie chcą znikać, w tym jest problem. Bo one są elitarne, wszystkie mają piąty poziom doświadczenia. A to nie ma znaczenia. Nie wiem. A ty grajesz tylko na tego Franco? Widzę, że go ładnie wyekspiłeś. Ja gram tylko na Franco i tego Hitlera. Kurde, to ja mam trzech generałów. Wiesz co zrobiłem? Tak, ja miałem też na jeden tylko. U mnie ten generał zdobył. Tego. Sam zdobył szybko. Dałem mu szybkiego stratega, czyli 5. Maksymalny poziom okopania do 30. A Franco dostał... Kłamał... piechota ekspert, atak dywizji piechoty plus... ...docent. Dostał teraz... szybkość okopania się 20. Okej, pierwsza dywizja ci zginęła. Dobra, już znikają mu to. Zniknie mu zaraz kolejne, już widzę, że już... Zaraz zniknie mu raz, dwa, trzy, cztery, cztery. Tak, że w rezerwach ma jeszcze 7. Tak, 5, 6. Bo już nie przeliczyłem, tam są wyżej. Boże. Dobra, jest good. Ale kto dostanie Madryt? Ja. O mój Boże, mam power. Szybko ani mi się wasz.
Ej, mam power, serio. Mam 8 się. Dobra. Tak, bo wtedy was atakowałem, a to. 4 kolumny. Dawaj, królik, atakujemy sobie chodziło. Zobaczymy, kto pierwszy wejdzie do Madrytu. Bez żadnej takiej ingerencji. Co tam? Ej, ja już tutaj kurde, bo myślałem, jak cię zatrzymać. Halo. Właśnie nie, bez zatrzymania. Ja jestem ciekawy. Ja jestem na samego testu ciekawy, kto pierwszy podejdzie. No nie atakuj, jestem ciekawy, bo ty masz maksymalną strzałkę, ja mam maksymalną strzałkę, czyli powinno być mniej więcej w samym czasie. Na chwilę żółte mi się zrobiły. To mam zielone. Bo ja wiem, że ty możesz zaczynać moje oddziały, ja nie mogę, bo ty masz przez dwóch innych stron. Bez organizacji. Zawsze coś. Teraz kolejne będą walczyć. Ej, ale brakuje mi teraz tylko już 3000 sprzętu. I mam 10 tysięcy manpowera na plusie. Ojej, chyba interwencja francuska w Portugalii jakoś tak średnio wyszła. Serio? Pozbyli się ich? No zobacz, ta jedna dywizja francuska otoczona. Widzę. Spoko, spoko, moi wejdą, wykorzystają twoje karabiny. Dokładnie, ty możesz się zbierać. Kurde, on cię tak teraz ładnie przykontrolował przy tym Madrycie. No ale dla samej ciekawości po prostu. No dobra, no ciekawość, no niech będzie. Ja jestem ciekawy, kto podejdzie, bo ty i ja mamy pełną szałkę. Ja mogę ci dać ten Madryt, jak chcesz. Nie, no dobra, no nie dla tak, samych testów. No już mam 59 u niego na tym Madrycie. 51. Ja mam 48, przegrywam 7. Mam z a mam pokazane, że zielone, że bardzo ładnie broni się. Bardzo dobrze, broń się tam przeciwko nim. Może mam gorsze liczby przeciwko. To jest bitwa o Berlin. Dokładnie. Z jednej strony z czerwoni, z drudzy tak. A z drugiej tak, a z drugiej to inni. Okej, 67 na zielono. Olwów po środku, Polacy po lewej. Ukraińcy. Znaczy Niemcy oddali, odpuścili ten lwów. Tak, ale początkowo bili się między sobą nawet. Dobra, już mi zniknął kolejne. Jakie bonusy do przemysłu, człowieku? Przydadzą się teraz! Ej, ale... Cały czas znowu stawały te klimy. Parki. Do fabryk. To kiedyś bym powtórzył, to kiedyś. Nie, no dokładnie. No, rip zaraz. Ja bym zagrał to... Jak już wolisz, to możemy amerykańską wojnę powtórzyć. Okay. Ja bym tą ekipą, ale zagrał sobie po prostu właśnie coś innego, bo tą Hiszpanię to jest nużąco. Znaczy po dłuższym czasie, jakiej właśnie tej obrony takiej. I kto zdobędzie? Kto no zabija? Nie, kurwa. Uwaga, co jest? Konferencja pokojowa. Dlaczego ty masz tylko możliwość wzięcia? Halo? Dlaczego ja nie mam nic możliwości wzięcia? Ojej, jak mi przykro, bo Hearts of Iron jest upośledzony, jeżeli chodzi o mechaniki. Żal. Dobra, to jak to robimy? Tak de facto to on zajął mi 90% kraju. Jak to robimy? Zostawiamy to wszystko dla naszego kolegi upośledzonego króla, tylko zmień mu... Co, mam go zrobić swoim papetem? Nie no, to jest jednoczenie. Nie, zostaw po prostu... A tak, pan jest jednoczenie już. Czekaj, no to co ja miałem, ale kurde, bo to jest nieporówno. Na pewno miałem Andaluzję, Grenadę, La Manche pod swoją kontrolą, a tą Esteramondurę i Madryt na pół podzieliliśmy. Dlatego komuniści prawie mi w każdej serii Hiszpanii tereny dostali. Ja moim zdaniem, podkreślam moim zdaniem, zrobiłbym tak, żebyście wszyscy poszli do piekła. Zabierz mi wszystkie kolonie, tak. Teraz ci zajmują... Wiesz, o... Wiesz co możełoby królik zrobić? Zrób, kiedy już będzie to zdobycie Madrytu, jeszcze ostatnio to muzyka z Titanica. To będzie po prostu idealne. Nie, weź wstaw jak ten, Niemcy w Warszawie maszerowali. O, albo, o, szkoda, że wziąłeś Afrykę, byś zostawił właśnie na króla upośledzonego. No właśnie chciałem, żeście... W jakiś zrobiony ogra byś się zostawił. Faktycznie. Byśmy go wysłali gdzieś tam na Gabon. Kurde, szkoda. I później by sobie tam się zaczął farmić, tak jak Afryka by się upadła i... No nie, bo jeszcze dwie prowincje są, Madryt i ta Esteramondura. To on jej weźmie. No nie biorę całego. Powiedzmy tak, czekaj. Ty weźmiesz sobie Madryt, prowincję, bo ty więcej kontrolowałeś, a ja wezmę Esteramondurę, co ty na to? No ale ja nie mogę nic wziąć w ogóle.
No to ja to spisuję i zostanie Madryt dla niego i ty sobie go podbijesz do końca. Będzie nagle pokój, biały pokój z wami i... Dobra, no bo ty sobie trzymałeś więcej prowincji Madrytu, a ja tą Estrella Duża, bo to na rzece stoisz. Ej, przepraszam, ja w dużej mierze przez taki czas La Manche odbiłem. Moje prowincje. Dobra, klikaj to szybko. Oj, dziwne, ja akurat... A, bo ja mam jeszcze wojnę! Czekaj i... Czekaj, stój, bo jest problem taki, że ja z nim nie walczę, a moje dywizje na nim stoją. Czekaj, się wycofam, ty zajmiesz to. Dobra, już wiem, o co z tym chodzi. Jak coś zostawiasz, to jeszcze ja mam wojnę dalej. No tak, właśnie o to mi chodziło, żeby tak to podzielimy. Tak, a przez to, że mam Madryt, on musi zająć całą prowincję Madryt. No właśnie dlatego mu to odpuszczam, wychodzę z tego i poczekaj, bo mi się linie frontu popsuły. Na Madrycie poczekaj, okej? Weź to szybko. No właśnie, chcę zapozemować. Chyba mi się... O, właśnie. A ty znikniesz, nie? Bye, bye! I jak to masz? No patrzę, przyjąć Portugalię może. Ha, słuchaj, czekaj, już... mogę wyzwolić Gabon, albo Maro... tak, Gabon mogę wyzwolić. Chcesz grać Gabonem? Nie, bo Gabon ma z Deutsche Afrika zaraz. Tak? Od razu powiada tą wojnę? Tak, i jak dobrze pamiętam, to tak było. Patrzę. Gabon zrobił po... Ona i tak jest osłabiona, ona ma 20 dni. Oj, byś mi pomógł, bo my się kochamy z Portugalią. Halo, Portugalia chce ci Galicję zabrać. No i co z tego? Niech mi zabiera, lezie i ja dostanę całą resztę. Jak lubimy takie dłuższe gry, to trzeba kiedyś zrobić Europę Uniwersalną. No, to jest idealne, do drugich gier. Ja wam powiem, że bardzo fajnie... Ale to przypadki musi... Jedną... Perkę ktoś... Wiecie... Perkę ktoś... Na przykład... Polska artyleria jest batalion arti. No wiedzę, bo teraz co robią? No muszę to porobić, ale to muszę i teraz powiedzieć o tym. Ja mogę grać Portugalią? No graj! No, ale co ty będziesz robić? Dobra, no to pauzuj. Ale nie ma wspierania żadnych ze stron, tak? Jak? Będzie wypadanie wojny jednej i drugiej. Nie, halo. Proszę jeszcze chwilę, bo moje dywizje zwariowały, muszę się ustawić. No ja mam za duży front, ja muszę go sobie jakoś uspokoić. No i teraz mi jest synchronizacja, i u ciebie też, no. A to jest ta dowódca flotu i tak dalej, to możemy zmienić. No błąd synchronizacji w grze jest. No synchronizacji to jest dużo, więc... Akurat escape'a naciskam, miałem parę dywizji. Naciskałem escape'a i zamknęło. A wczytaj. O, Czyli co, wychodzimy? Słuchaj, Szpaku, a jakbyśmy zostawili tak podzielone tą Hiszpanię? Ja bym tak zostawił. A to jest takie też robi, to jest po prostu już takie walczy. Powtórzyć sytuację. Chyba, żebyśmy to jakimś innym razem już dograli, bo serio, strasznie długo już siedzimy. No, dokładnie. Też tak uważam, że siedzimy na tym strasznie długo i... Nie wiem, dla mnie osiągnęliśmy coś fajnego, że może stworzymy sobie fajną ekipę na przyszłość, tak? No, jak to w przyszłości. Dobra, wyjdę sobie też. Zrobić co zrobiliśmy, skończyliśmy. Króla z udarem nie ma. Tak. Oczyściliśmy Hiszpanię. Ja będę się tam sobie skleić. Czyli do momentu, aż tam już podchodzimy, do tego odcinka tam 44-minutowego. Nie wiem, tak pocięte powiedzi, nie wiem, będę musiał to zobaczyć. Ale końcówkę już normalnie wrzucam, jak on upada. Znaczy, ja to tak, to wiadomo, to jest muzyka Titanica. Ja zostawił template, jak ja tam... Broń już tu, wiecie. Ej, ale mam zapis tego ósmego, jak tam królika i... No... Nie wiem, jeszcze... Nie, serio, jakbym miał wybór, wiedział, że na spokojnie mogę do tej cywili, to bym tam się wycofał.